Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam niesamowity zestaw gracza. Można powiedzieć, że jest to zestaw marzeń sygnowany przez firmę Razer. W skład tego zestawu wchodzi klawiatura, słuchawki, myszka oraz podkładka. Cały zestaw kosztuje niemało, ale w zamian oferuje sporo dobrego. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, rozpoczynamy zestaw marzeń od Razera, Razer Chroma. Pierwszy element zestawu, bardzo ważna rzecz dla gracza, czyli myszka. Jest to optyczna myszka DeadAdder Chroma, wyposażona w optyczny sensor 4G, który zapewnia nam rozdzielczość aż 10 000 dpi, więc myszka będąca w stanie zadowolić i graczy low sense, i graczy high sense. Cena takiej myszki oficjalnie jakieś 70 euro, w przeliczeniu na polskie między 250 a 300 zł, więc myszka nie tania, natomiast naprawdę precyzyjna, naprawdę wygodna, duża, fajna mycha, posiadająca dwa przyciski główne, bardzo fajną rolkę oraz dwa przyciski boczne. Wykonana z dobrej jakości plastiku, elementów gumowanych zapewniających dobrą przyczepność do ręki, dobry chwyt. Myszka, jak widzicie, wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Oczywiście konfigurowana w Razer Synapse 2.0, mamy tam pełen dostęp. No i podświetlenie Chroma Lighting w pełni konfigurowalne. A do myszki oczywiście przyda się dobra podkładka. Polecam Goliatusa w wersji Speed. Tu akurat mamy wersję World of Tanks, natomiast może to być jak najbardziej ten taki zwykły, podstawowy Goliatus. Bardzo fajna podkładka i w wersji Speed, i w wersji Control. Bardzo dobra dla tego typu myszki. Cena takiej podkładki to jakieś 70-80 zł, więc nie jest wydatek duży. Do takiej myszki jak najbardziej jest to akcesorium polecane i nawet wymagane. Więc jak najbardziej dobrą podkładkę, najlepiej Goliatusa. Jak dla mnie najlepsze podkładki od Razera. Bardzo dobrze się sprawdzają. Osobiście wolę wersję Control, natomiast wersja Speed różni się tym, że jest bardziej gładka, zapewnia bardziej płynne ruchy myszki, większą lekkość poruszania się tej myszki. Kolejny element zestawu niezwykle ważny dla gracza to słuchawki. Tutaj mamy model Razer Kraken 7.1 Chroma, czyli wersję, najnowszą wersję Krakenów zapewniającą dźwięk 7.1, czyli podłączaną przez USB, mającą własny układ dźwiękowy z podświetleniem Chroma. Słuchawki masywne, masywny headset z wysuwanym mikrofonem, który nagrywa całkiem dobrze, ponieważ jest to mikrofon cyfrowy. Słuchawki posiadające takie standardowe pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, natomiast cechujące się naprawdę mocnym, donośnym dźwiękiem, bardzo dobrym basem. Słuchawki typowo dla graczy. Można ich używać w trybie stereo bądź w trybie 7.1. W obu tych trybach sprawdzają się świetnie w grach i w muzyce rozrywkowej. Generalnie headset masywny, ale wykonany porządnie, z wygodnymi nausznikami i z bardzo dobrą izolacją hałasów z otoczenia. Cena Krakenów jakieś 100 euro, czyli w przeliczeniu około 400 zł. No i ostatni element zestawu, jedna z najlepszych klawiatur mechanicznych na świecie, czyli klawiatura Razer Black Widow Ultimate w wersji Chroma. Ultimate, czyli najwyższa wersja tej klawiatury, w pełni konfigurowanym podświetleniem. Jak działa to podświetlenie, pokazywałem wam w osobnym filmie. Mamy kilkanaście opcji, może to być takie zmieniające się cyklicznie podświetlenie różnokolorowe. Możemy mieć stałe kolory, możemy mieć różne kombinacje, na przykład podświetlone niektóre klawisze. Generalnie każdy klawisz możemy podświetlić po swojemu na dowolny kolor. Pełna swoboda konfiguracji. Jak widzicie, klawiatura przy okazji ma też świetny design. Ma sporo klawiszy multimedialnych. Z lewej strony 5 klawiszy do makr. Jest bardzo, bardzo solidnie wykonana. Jest zaopatrzona w przełączniki Razera Razer Green, wytrzymujące 60 milionów kliknięć, działające z siłą 50G. Co też warto wiedzieć, że ta klawiatura posiada port USB oraz przedłużenie naszej karty dźwiękowej. Możemy bezpośrednio do niej podłączyć i mikrofon, i nasze słuchawki. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych klawiatur mechanicznych dostępnych na rynku w ogóle. Więc oczywiście produkt jak najbardziej wart polecenia i idealne uzupełnienie, zwieńczenie
zestawu marzeń od firmy Razer. I jeszcze na koniec mała ciekawostka co do podświetlenia. Jak widzicie, jeśli mamy te wszystkie urządzenia podłączone do jednego komputera, włączymy podświetlenie Chroma, tak jak widzicie, są one w pełni zsynchronizowane i te kolory zmieniają się równocześnie na klawiaturze, na myszce i na słuchawkach. Więc to jest zwieńczenie tego podświetlenia typu Chroma, najnowszego podświetlenia od Razera. Tak więc to było na tyle, podsumowując ten zestaw. No, powiem Wam, że będzie to jeden z najdroższych zestawów, jakie Wam pokazywałem, ponieważ tak, klawiatura to jakieś 650-700 zł, słuchawki około 400, myszka niecałe 300 i podkładka jakieś 70. Co daje nam w sumie plus minus około 1500 zł. Za to mamy tutaj naprawdę zestaw z najwyższej ligi, z najwyższej kategorii i cenowej, i jakościowej, który na pewno przetrwa nam tysiące godzin ciężkich batalii wirtualnych. Nie płacimy tylko za logo Razera, płacimy faktycznie za sprzęt bardzo, bardzo dobrej jakości, który jest wykonany naprawdę z klasą. No i przyznacie sami, że cały ten zestaw razem wygląda po prostu świetnie. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że ten zestaw przypadł Wam do gustu. Kolejne zestawy pojawią się na kanale za jakiś czas. A tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!